Agnieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa w piątek, 11 września i zapraszam na Jawor Express. Tradycyjnie rozpoczynamy od informacji epidemiologicznych. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie informuje, że obecnie w mieście potwierdzono 81 przypadków zakażenia koronawirusem. 29 osób przechodzi kwarantannę, 33 osoby są objęte obserwacją epidemiologiczną. Żadna osoba nie jest hospitalizowana. Wczoraj przed Sądem Okręgowym w Katowicach zapadł wyrok w sprawie powództwa cywilnego, w którym pracownik MCKiS Jaworzno pozwał radną Rady Miasta Renatę Chmielewską. W Sądzie Okręgowym w Katowicach zapadł wyrok w pierwszej instancji z powództwa Moniki Komańskiej, pracownika MCKiS. W pozwie pani Monika twierdziła, że zostały naruszone jej dobra osobiste przez radną Rady Miejskiej Jaworzna Renatę Chmielewską, która podczas obrad sesji pytała o uczestnictwo pani Moniki Komańskiej w Dniach Jaworzna w 2019 roku. Renata Chmielewska podczas sesji zadała pytanie, w którym użyła sformułowania Monika K., czyli dokonała anonimizacji danych osobowych pani Komańskiej, co w obecnej dobie po wprowadzeniu przepisów o ochronie danych osobowych stało się praktyką nagminnie stosowaną. Dlaczego urlopowany, a nie zawieszony w czynnościach Sebastian K., który ma 19 zarzutów korupcyjnych przedstawionych przez CBA, któremu udzielił pan urlopu wypoczynkowego, zamiast zawiesić w czynnościach, bawił się na Dniach Jaworznie w strefie VIP-ów. Nie znam pani pełnomocnik dyrektora MCKiS Moniki K., ale ściągnęłam z internetu właśnie pani radna, takie informacje i pytam, czy jest pani radna Wysoka Rado, pani Monika został K., sformułowany będąc, wniosek formalny. Ale go uzasadniam, panie przewodniczący, i mam takie prawo zgodnie ze statutem miasta. Wystarczy już uzasadnienia. Nie, proszę pana. Sąd nie doszukał się zatem w tym stwierdzeniu znamion czynu godzącego w dobra osobiste Moniki Komańskiej. Powództwo zostało oddalone. Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił w całości powództwo, uznał, że ze względu na kontekst sytuacyjny, w którym padła wypowiedź, nie ma podstaw do uwzględnienia roszczenia. Tym samym kwestia związana z zarzutami bezpośredniego przełożonego powódki zadecydowała o tym, że powództwo jest niezasadne. Renata Chmielewska po ogłoszeniu wyroku była zadowolona z sentencji i jego uzasadnienia. Bardzo się cieszę z dzisiejszego wyroku, który zapadł w Sądzie Okręgowym. Wiem, że jako radna, jako osoba publiczna mam prawo pytać i powinno się pytać o wszystkie sprawy na sesji, czy to prezydenta, czy osoby, które są w zarządzie miasta. Z drugiej jednak strony stwierdziła, że ta sytuacja kosztowała ją bardzo dużo nerwów. Bardzo żałuję, że tyle emocji musiało mnie kosztować to, że udowodniłam swoją niewinność tutaj dzisiaj w sądzie. Dziękuję bardzo. Pani Monika Komańska odmówiła komentarza do wyroku. Sąd nakazał jej zapłatę kosztów procesu. Kończy się lato i zbliża okres grzewczy. Aby wszystko w systemie ciepłowniczym dobrze funkcjonowało, należy odpowiednio przygotować wszystkie układy cieplne. Posłuchajmy, jakie w związku z tym mamy obowiązki. Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik informuje, że w związku z przygotowaniami do sezonu grzewczego rozpocznie się uzupełnianie zładów centralnego ogrzewania nośnikiem cieplnym oraz sprawdzanie szczelności instalacji. Prosimy lokatorów o zakończenie wszelkich prac przy instalacji centralnego ogrzewania. Jest uprzejma prośba o to, żeby zakończyć wszystkie trwające prace na instalacji centralnego ogrzewania i bezwzględnie zrobić to do 15 tego miesiąca. To już jest taki ostatni okres, po którym zaczniemy rozwieszać informacje już o uzupełnianiu zładów w poszczególnych budynkach. Zostaniecie Państwo oczywiście poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem i takie ogłoszenia znajdą się na wszystkich klatkach schodowych. Jednocześnie spółdzielnia prosi o odkręcenie zaworów kulowych przed odpowietrznikami w mieszkaniach na ostatnich piętrach oraz o odkręcenie zaworów termostatycznych przy grzejnikach we wszystkich mieszkaniach. W momencie, kiedy pojawią się ogłoszenia, będziecie już Państwo poinformowani o tym, że będzie uzupełniany złat. Prosimy o otwarcie zaworów grzejnikowych, czyli przestawienie ich na pozycję numer 5. Jest to niezbędne do tego, żeby została odpowietrzona ta instalacja. Spółdzielnia nie będzie ponosiła odpowiedzialności za zalania spowodowane niezakończonym remontem na instalacjach centralnego ogrzewania.
Pasja to coś, kiedy to robisz, to czujesz, że żyjesz pełnią życia. Jest ona tym, co cię ożywia, daje radość, wzbudza pozytywne uczucia i emocje oraz ładuje twoje akumulatory. O swoich pasjach, a jest ich mnóstwo, opowiedziała nam pani Angelika Więckowska. Pasjonuję się artystycznym malowaniem na ścianach, malowaniem obrazów, scrapbookingiem, szydełkowaniem, makramą i dekupażem. Jakiś czas temu zajmowałam się bardzo prężnie artystycznym malowaniem ścian. Robiłam to głównie, kiedy prowadziłam działalność gospodarczą. Zajmowałam się malowaniem przede wszystkim w mieszkaniach bądź domach prywatnych, ale także były to przedszkola. Głównymi motywami, w związku z tym, że przede wszystkim było to dla dzieciaków, były motywy związane z bajkami, z jakimiś animowanymi postaciami. Obecnie największą pasją pani Angeliny jest scrapbooking, ale nie tylko to, wypełnia każdy dzień. Jest to technika, dzięki której wykonuję głównie kartki okolicznościowe. Można także za pomocą tej techniki robić albumy ze zdjęciami. Wykonuję pracę na przeróżne okazje, głównie dla swoich znajomych, przyjaciół, dla rodziny. Są to często kartki urodzinowe, z okazji ślubu lub wszelkich innych, łącznie z zaproszeniami. Na pytanie, skąd bierze czas, nasza jawożnianka na te wszystkie pasje odpowiada, że czas zawsze się znajdzie, tylko trzeba go dobrze rozplanować i zagospodarować. Bardzo często jest to w weekend bądź po nocach. Aktualnie szydełkowanie i makrama zabiera pani Angelinie resztę wolnego czasu, ale oczywiście z pełnym zaangażowaniem i chęcią. Zainteresowałam się szydełkiem. Zaczęło się to od tego, że koleżanka, która przyszła do mnie na zajęcia, przyszła w przepięknej chuście szydełkowej. Postanowiłam, że ja również chcę mieć podobną i od niedawna właśnie zajęłam się szydełkiem. Wykonałam jedną pełną chustę, jestem w trakcie drugiej, która będzie dla mojego dziecka, a ponadto wykonałam trzy koszyczki. Jeszcze kolejną rzeczą, w którą zaczynam się wdrażać, jest makrama. Rozpoczynam tą pracę od bransoletek na rękę i niebawem będę uczestniczyła w warsztatach z makramy i myślę, że to będzie również rzecz, która mnie pochłonie bez reszty. Malowanie na różnych przedmiotach to kolejna pasja. Posłuchajcie, na czym polega. Zajmowałam się również malowaniem na przeróżnych przedmiotach. Były to m.in. słoiki, były to także akordeony, czyli takie instrumenty muzyczne. Zdarzyła się tak, że obudowa do kosiarki. Ponadto, że malowałam na wielu przedmiotach, zajmowałam się odrobinę dekupażem i mam tutaj wykonany mebelek dla mojego dziecka. Mamy żywy dowód na to, że na odkrywanie swoich pasji nigdy nie jest za późno, a talent mamy dzięki Bogu, powiedziała nam kończąc wywiad pani Angelina. Z dzieciństwa pamiętam o przypowieści o talentach, która była zapisana, więc ja osobiście czuję się mocno zobowiązana wobec naszego stwórcy do tego, żeby rozwijać talenty i mam nadzieję, że robię to dobrze. Jak chcecie pooglądać pracę naszej utalentowanej jawożnianki, to zapraszamy do odwiedzenia Facebooka profil Angel Art lub na profilu Artystyczne Malowanie Ścian. Coś pięknego. Wielkie brawa! 3 września odbyły się obchody 40. rocznicy wydarzeń z sierpnia 1980 roku oraz 40-lecie powstania NSZZ Solidarność. Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym podpisanie porozumienia Jastrzębskiego przed kopalnią Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju. Zofiówka, dawniej Manifest Lipcowy, to kopalnia symbol historycznych wydarzeń, bo to tutaj, po górniczych strajkach, podpisano 3 września 1980 roku porozumienie jastrzębskie. Gdyby nie strajki w Jastrzębiu, to nie wiadomo, jak zakończyłyby się strajki w Szczecinie i Gdańsku. Wiemy o tym, że strajkujący górnicy jastrzębskich i rybnickich kopalń to był taki gwóźdź do trumny komuny. Szczególnie podniosłym wydarzeniem rocznicowych uroczystości była msza święta w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, koncelebrowana pod przewodnictwem metropolity katowickiego arcybiskupa Wiktora Skworca, który w homilii podkreślił, jak wielka i ponadczasowa siła tkwi w ideałach Solidarności. Warto wrócić do takiej solidarności międzyludzkiej. Takiej solidarności przez rzeczywiście duże S, bo tego nam w dzisiejszych czasach trochę brakuje. Najważniejszym punktem regionalnych obchodów powstania NSZZ Solidarność była uroczysta sesja walnego zebrania delegatów związku z udziałem m.in. sygnatariuszy porozumienia jastrzębskiego i katowickiego oraz uczestników strajków z lat 80. W rocznicowych uroczystościach udział wziął także premier Mateusz Morawiecki.
Solidarność to coś więcej niż tylko hasło, coś więcej nawet niż tylko związek zawodowy. Dla mnie Solidarność to drugie imię Polski. Dla mnie Solidarność to fenomen, który przekracza granice Polski. Partnerem uroczystości 40-lecia Solidarności była Jastrzębska Spółka Węglowa. Dziękujemy za to partnerstwo, bo Jastrzębska Spółka Węglowa zawsze wychodziła naprzeciw inicjatywom, a ta inicjatywa związana z urodzinami Solidarności, pokazanie nie tylko w kraju, ale na całym świecie, gdzie rodziła się Solidarność, a także rodziła się tutaj w Jastrzębiu, gdzie podpisano porozumienie jastrzębskie. Jastrzębscy górnicy, którzy 40 lat temu zapisali wspaniałą kartę w najnowszej historii Polski, tego dnia, a więc 3 września, mieli jeszcze jeden ważny powód do satysfakcji. Partner dzisiejszych obchodów, jakim jest Jastrzębska Spółka Węglowa, w dniu dzisiejszym, w dniu 40-lecia Solidarności, również dostała piękny prezent, ponieważ dzisiaj dowiedzieliśmy się, że węgiel koksujący, który produkuje Jastrzębska Spółka Węglowa, znalazł się na liście surowców strategicznych. To tym samym świadczy o tym, że świetlana przyszłość przed JSW. Węgiel znalazł się jako surowiec strategiczny, jeżeli chodzi o Europę, o świat, i to też jest bardzo dobry prezent dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ale także dla wszystkich górników i członków Solidarności, którzy są zatrudnieni nie tylko w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Jak mówi wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, liczymy na przyjęcie drugiej tarczy dla turystyki na najbliższym posiedzeniu Sejmu. 300 milionów złotych trafi do turystów w ramach funduszu zwrotów. No, po pierwszych dwóch kwartałach tego najtrudniejszego okresu w życiu gospodarczym Polski od 1989 roku możemy powiedzieć z umiarkowanym optymizmem, że polska gospodarka radzi sobie względnie dobrze. Rejestrujemy, to są pierwsze dwa kwartały po 1989 roku, gdzie mówimy o recesji technicznej, ale jednak głębokość tej recesji jest jedną z płytszych w Europie. Widzimy te jaskółki odbicia się, od czerwca rośnie produkcja przemysłowa, rośnie także konsumpcja, na niskim poziomie utrzymują się inwestycje. Nie planujemy zatem w tych najbliższym czasie żadnych kolejnych dodatkowych tarcz. Jeśli mówimy o rozwiązaniach wsparcia, to takie jak punktowe dotyczące na przykład branży turystycznej, wsparcie w wypłacie zaliczek, które płacili turyści na początku tego roku, który pomagamy wypłacać branży turystycznej. Ale dzisiaj koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby utrzymać poziom inwestycji, aby te inwestycje publiczne trafiały na rynek, stąd Fundusz Inwestycji Lokalnych, no i przede wszystkim dobre wykorzystanie funduszy odbudowy, tych 60 miliardów euro, które chcielibyśmy zacząć inwestować już w przyszłym roku. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, mamy nadzieję, Sejm przyjmie ustawę, w której jest kilka rozwiązań. Kilka z nich są bezpośrednio adresowane do sytuacji covidowej. To właśnie uruchomienie funduszu zwrotów. Fundusz zwrotów przy Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym będzie polegał, to są około 300 milionów złotych. Jego beneficjentem będą bezpośrednio turyści. Każdy, kto przedpłacił wycieczkę, wyjazd turystyczny przed COVID-em i który nie odbyło się ze względu na pandemię, będzie mógł zwrócić się do funduszu. Jednocześnie do tego funduszu będą aplikowały firmy, które będą musiały przedstawić zapłacone drogą bezgotówkową wycieczki i wówczas na podstawie zweryfikowanych w ciągu nie dłużej niż 30 dni oświadczeń środki będą wypłacone, ale nie do firmy, ale bezpośrednio właśnie na konto turysty. Drugim elementem to jest przedłużenie postojowego i zawieszenie składek na ubezpieczenia społeczne dla pilotów, przewodników, przewoźników autokarowych, ci, którzy w tym roku nie mają sezonu, nie mają szans na to, na odbicie, oraz wypłatę postojowego dla tych właśnie najmniejszych przewoźników, pilotów, przewodników, którzy nie rejestrowali spadku w ujęciu marzec do kwietnia, lut do kwietnia, ponieważ oni tradycyjnie są pracownikami sezonowymi. Rozpoczynają swoją, odwieszają działalność w kwietniu, a kończą we wrześniu, a w tym sezonie jesienno-zimowym po prostu nie działają. Dla nich także mamy w tej ustawie wsparcie. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Jawor Expressie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego i spokojnego weekendu. Do zobaczenia już w poniedziałek.